wracamy do maszynerii. Maszyneria. Dobra. Skaczone mamy. Co mamy? Żyto. Czekaj. No do góry. Masz odkręcone? Lecimy. Obejdź dookoła, ja pojedę drapałem. Jak to szybko idzie przejechać, nie? Moment, nie? Światła wyłączyć. Jak bieda patrzy, nie? Lecimy. Tak, Norbert, jedziemy zaraz tutaj, czy jedziemy prosto? Jedziemy prosto chyba. Dobrze. Czy posłuszny? No ja. Pokorny. Ogólnie będziemy mogli zaprosić na kanał. Właśnie Kamila będzie w opisie. Będziecie mogli sobie obejrzeć. Tutaj, pojedziemy tu po stronę. Pewnie tu jakaś skarpa zaraz zajebista, jo? Ja. Taka nie zajebista, tylko wiesz, taki przesmyk, nie? Dawaj tylko to, jak to się mówi, głos. To jest taka bruzda, ale powoli, nie? Narwa. Jo. To jest taka bruza tylko wyżej, nie? Żebyś sobie sprowadził, bo to jest... Chodzi tylko o kosę, a nie chodzi tam o słomę. No i tak później słomę do kosza, nie? No, dokładnie. Bo tu jest taki, wiesz, jak to się mówi, od bruzdy, nie? No właśnie, o to chodzi. Teraz czekaj. Nie będzie za dużo? Nie, to za wysoko, więc chcę opuścić. Tak, zobaczymy. Pierwszy raz to wejść. Tak ustawimy. Zobaczy, czy czysto leci, jakbyś mógł, Rafał. Nie, tu, z tyłu w szybę. Jest bajka. Super elegancko. Ja tylko, czy z tyłu nie gubi teraz? Elegancko mucimy. Na poprzedniej działce o powierzchni hektar 10 sypało około 5 ton z hektara. Plon zadowalający, jak na ten rok. Nie przyszły u nas gwałtowne wiatry oraz opady w czasie żniw.
które skutkowały głównie przerostami zboża, ale na szczęście tutaj chłopakom nie powaliła zboża. Ale trochę wolniej tutaj pokosimy, nie? Orkiera Maria. Średnio jesteśmy w stanie skosić tym kombajnem około 3 hektary na godzinę, ale pól nie mamy za ciekawych i wydajność tam nie wychodzi taka świetna, ale 2 hektary w godzinkę jesteśmy w stanie tutaj zmucić. Wiadomo, pierwsze obkoszenia są najgorsze. Tak samo kombajn ma dopiero skoszone, to jest chyba już 10 hektarów ponad. Sprawy mam jednak. Także już coś. Już to ustawiaj. Jest już dobre nawet. Mamy trochę obrotów dmuchawy. Niech trochę bardziej czyści nam to zboże. I zamkniemy trochę górne na 12. I lecimy. Elegancko. Oporem lecimy, zaraz z tyłu belarka wjedzie. Tutaj pan belarkowy jest, Rafał. Miło mi. Belarka jak też, też, jo, dokładnie. Też nowa belarka zresztą, Welger. Tak. I co, jak się sprzęcik sprawuje? Jak tam, bo w ogóle słomy pierwszy raz prasujesz? Dokładnie, ale prasa super idzie, wydajność jest naprawdę super. No co, ja to skosiłem, zaraz obok wjechałem na kawałek, to tu już tamto jest prasowane prawie. Dokładnie. Fajnie ci to szło. Elegancko. Jak prawie jak pasówką. To jest walcowa, tak? Tak. Walcowa. Ale ładnie belki zbija. Ja, nie? Sam jestem zaskoczony. Elegancko. Kurde, za tyle kasy sprzęta nie miałby dobrze chodzić. No, też racja. A ładnie idzie. To jest bardzo ładne, tam było gorsze. A czyste jest teraz, tylko dmuchawe tam. Zrobiliśmy tutaj lepiej, dostroiliśmy i strat nie mamy na sitach ani na wytrząsaczach. To jest komputerowo, wiadomo, obciążenie silnika to jest tak od 17 do 40%. Można byłoby szybciej jechać, ale wątpię, czy by kosa dała radę, to wisiec. O, tu też jakiś gospodarz, jo? Można podziwiać 30. Kombajn do ziemniaków. I lecimy. Lecimy, elegancko idzie, fajnie. Najgorsze te kliny, nie? No wiesz, pierwsze wykoszenia, dwa dookoła są najgorsze, a później jak się rozetniesz to... No jutro, jutro w niedzielę właśnie u siebie kosimy, bo dzisiaj jest 31 ogólnie lipca. No. I czekaj, trzeba wycofać teraz, bo... Jak sieczeliśmy tutaj, dobrze jest. O, tam jakieś drzewo wywaliło, ja, czy co? Co? Tam coś wywaliło, jakieś krzaki, czy co to tam jest? Tam to? No. Tam jest jakaś, nie wiem, borówka amerykańska. Aha. Ale co, jedziemy tu, Norbert, zaraz? Chyba tak. Spierw tu opierdzielimy to. Jo, tu pojedziemy. Kurde, ale wam to sypie tutaj. Ale widziałeś, niecały pełen zbiornik, nie? Niecały pełen zbiornik i kurde, ile żeśmy tam nasypali na tą kurde 30, nie? Fajnie im tam sypło. Naprawdę, rok, jeżeli chodzi o to, kto... Jęczmienie w ogóle, i to jest rok na jęczmienie, typowo kto szybko posiał, ten zbierze, nie? No. Ale jednak kto później posiał, ten niech się teraz martwi, nie? No dokładnie, bo później... Powiem ci tak, ja będę musiał teraz w drugą stronę ogólnie jechać, z powrotem się zawrócimy, bo ja z tej strony mam monitor, trochę gorzej mi jest z widokiem, nie? A jak tam mu trasa szła? Widziałeś coś tam, czy...
Strasznie. Kombajnem jak szła? Nie, bo właśnie się minęliśmy, bo jechałem inną drogą, taką porną. Aha, ty jechałeś przez Borowiec, co? Dokładnie. On jechał tu główną właśnie. No prawie, tak jestem powiem podziwiony, bo prawie mnie minął. No. Popyla, trzydycha, idzie ten kombajnik, nie? Trzeba iść za postępem, nie? Cały czas do przodu. Dokładnie. Jak oni mają te telefony odebrać, to nie odbierają, ale jak nie mają, to odbierają. Dokładnie. Tragedia. Z tymi młodymi to daj ta spokój, idzie. No wy co z życiem robicie, na sprzedaż czy na tego? Nie, wszystko na pasze, nie? No. No to wy nie musicie mieszać tak. Jakiś tam kościek się trafi, to tam się nic nie stanie, nie? Nie, co ty? To i tak my to przez to musimy. Przez śrutę, nie? Przez śrutownik. No. Właśnie, pozdrawiamy firmę Ulemberg, która sprzedała nam kombajn. Wow. I wzięła od nas stary w rozliczeniu. Pozdrawiamy przedstawiciela, pana Jarka. Jesteśmy zadowoleni naprawdę z nabytku. Nie jest to nasza ostatnia współpraca z firmą Ulemberg. Za rok będzie następna. Ale pozostawmy widzów w niepewności. Za rok, no i po żniwach będzie następna. A ty tego nawet nie wiesz, po żniwach co przyjadzie. No nie. No na pewno się dowiem, bo... Na pewno dowiesz się, bo przyjedziesz. Zobacz, bo takiego sprzętu byś nie widział nigdzie. Też fajna maszynka przyjedzie. No, tu już leci fajnie. Zwiększymy trochę wiatr. Z 1350, dobra, lecimy. Teraz przejdziemy jeszcze raz dookoła i się pewnie... Ja nie będę wysypiał się jeszcze. Jak mu... Aha, bo nie ma przyczepy nawet. No. Nie, ale powinien zarabiać pracę, wiesz? No, no zanim on tym samym przyjedzie, to też chwila, nie? No. Cię przerżam przez środek. Przejdzie też ciągnik same. W ogóle powiedz, czemu praca Leili? No, wszystko zaczęło się od naszej starej prasy, od RP12. Robiliśmy nią praktycznie 10 lat i byliśmy naprawdę zadowoleni. Co żeśmy wymienili? Wymieniliśmy w tamtej starej naszej prasie tylko rolki od podbieracza. A tak prasa się sprawowała bardzo super i byliśmy zadowoleni. Ale słyszeliśmy, że właśnie pan Andrzej, a tu Norbert, właśnie tu Kosi, że kupuje właśnie większy kombajn. No i z tym małym podbieraczem na 1,20 m to sobie byśmy mogli tam, nie wiem, na pewno byśmy sobie nie poradzili. Podpowiem, tylko mamy i tak dany zwężacz pokosu. Aha, no na pewno będę widzieć, bo przecież skaczaliśmy go. Zwężacz pokosu jest dany, także i tak pokosy są fajne, pokaźne, nie? Jo, a prest też był fajnie, że nam się ta sprawowała, ale właśnie jak żeśmy ten, jak właśnie Norbert powiedział, że zmienia kombajn, no to trzeba było zmienić prasę. No i się trafiła nam prasa, bardzo fajna. No ale też troszkę za nią daliśmy, ale jak mówię, jak za wygodę się płaci, nie? Praca jest na lata. Dokładnie. I jest w super stanie. Norbert może potwierdzić. Dokładnie. No na pewno będą na filmach widzieć, jak jeździ fajnie. Jo. Nie wiem, praca mi się ogólnie spodobała, fajna, bo Leili, dobra marka. Mój wujek, Paweł, którego żeśmy kosili, Łubin. Pierwsze uruchomienie było. Nie nagrałem wam nic, ale kto tam mnie ma na Instagramie czy na YouTube, tam zasubskrybowane na społeczności, na pewno widział jakieś zdjęcie. To też kupił nową prasę, McHaley. No właśnie. V770? Możliwe. Czy 60? Czy nie, V750. Już tej nowej generacji. Także ku wujka na pewno będziemy kosić, też wam coś nagram ciekawego. No i właśnie jak ten... Właśnie ta McHaley była porównywana z Leili, nie? Tak, dokładnie. No i właśnie zdecydowaliśmy się właśnie na Leili, nie? Nie no, prasa... Pod kolor. Póki co, dokładnie. Póki co nie mam, pojeżdża awaryjnie, ale to zobaczymy jak się będzie sprawowała, nie? No. W dalszych latach. Też żeście pewnie worek pieniędzy za nią dali, co?
To już to strzegło, nie? Nie narzekacie, źle na bykach nie wychodzicie. Ja ci powiem, coś trzeba robić, nie? No właśnie, ale wiesz, każdy narzeka, jak to nie jest źle, jak to nie jest źle, ale każdy robi. Każdy robi, dokładnie, bo jak nie robisz, to nic nie masz, nie? No właśnie, to jest też trudna sprawa. Polityka teraz, moim zdaniem, ze świniami to jest porażka. A właśnie my tu mieliśmy świnie, ale oni nas, jak to się mówi, Unia nas dobiła, bo my chcieliśmy, żeby spełnić wymogi, wybudować chleb, żeby oddzielić, ale zdecydowaliśmy, że koniec. Tylko koniec i tylko wyginie. Wiadomo, też koszt nowej obory to jest też, kurde, rzędu konkretnych, grubych pieniędzy. Tu już nie będziemy, wiesz co, wykaszać. Ale my ten staw chyba pierdzielimy dookoła, co? Nie, no, uważaj, Norbert. A co się stało? Bo tam z tyłu jest, mamy, jak to się mówi... Silos. Silos. No to... Pokazuję jeszcze. Mów, kiedy stop, jak coś. Dobra. Starczy prawie na styki. Na wiązko. Nie ma. Teraz właśnie takie trochę mniejsze kawałki kosimy. Ale wiadomo, te kawałki też trzeba obrobić, nie zostawimy ich ugorem. Fajny stawik tu mamy. Wszystko musi być skoszone. On to ma trochę wywlekło na ziemię. Wysuniemy wtedy gardzie tego motowidła. Opuścimy je teraz na maksa w ziemię. Tu też opuścimy. Podczeszą, nie? No. Podczesują je do góry fajnie. Moglibyśmy ich agresywność zmienić trochę, wiesz, wyjść. Właśnie w takich sytuacjach, jak jest pole uwałowane, jest najlepiej. Nie wiesz, że nic nie zerwiesz, nic nie urwiesz. No widać, nie ma nic dosłownie, nie? Powiem ci, już jest wygoda w tym kombajnie. Jo, no widzę, kurczę, wszystko guziki, nie? Jo. Ale nie gadaj, te stare bizony chociaż też były, miały swoje uroki na te lata, nie? Ale wiesz, kurde, kupić też stare gówno to jest bez sensu, nie? Nie, mieliśmy plan kupić nawet Lexiona, ale po co, kurde, kupować starego Shrota?